Słuchajcie, nawet na trąbce jest napis: kupiliśmy używane trąbki, bo były tańsze. Smacznego. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj mam dla was unboxing. Ale nie będzie to unboxing typowy, ponieważ będzie to unboxing paczki niespodzianki. Jak widzicie, nadawcą tej paczki jest księgarnia internetowa Tania Książka, która obchodzi teraz swoje 13 urodziny i która jest trochę specyficznym solenizantem, ponieważ obchodzą urodziny, ale nie chcą prezentów, tylko sami te prezenty rozdają. Dostałam taką paczkę niespodziankę i dostałam polecenie, że muszę otworzyć tą paczkę przy was, razem z wami. Nie mam pojęcia o tym, co jest w środku, więc przekonamy się o tym razem. Wiem tylko, że jest jakieś zadanie, które będę musiała wykonać. Także, żeby nie przedłużać, ja już jestem bardzo ciekawa, co w tej paczce się znajduje, więc postaram się do niej dobrać. Swoją drogą jestem fanką tego kota w ramach logo tego urodzinowego. I otwieramy tą paczkę razem. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wypadnie. Okej. Pierwsze, co widzę, 4×13. Czy to jest jakiś kod? Mam nadzieję, że się wszystkiego dowiemy z instrukcji, która jest tutaj i którą teraz wam przeczytam. A za chwilę zabierzemy się też za zawartość paczki. Cześć Ewa. Cześć. Z tej strony księgarnia taniaksiążka.pl. Mamy dla ciebie bardzo ważną misję. Jednak zanim poznasz szczegóły, musimy wybrać ci pseudonim operacyjny. Proponujemy Kat Vloguje. Fajnie wymyśliliśmy, nie? No bardzo oryginalnie, muszę wam powiedzieć. Nie słyszałam nigdy wcześniej tego określenia. Otrzymałaś jedną z 13 sekretnych paczek. Pozostałe wysłaliśmy do innych wybranych przez nas booktuberów. Dla powodzenia całej akcji nie zdradzimy ci ich tożsamości. No i podobno niektórzy pożyczyli od ciebie książki i jeszcze nie oddali. Swoją drogą, miło by było, aby te osoby oddały mi te książki. Ale okej. Co musisz zrobić ze swoją paczką? Przede wszystkim otworzyć, ale skoro czytasz ten list, to masz to z głowy. Chyba, że masz rentgen w oczach. Wtedy prosimy, żebyś wykorzystywała swoją moc do ratowania ludzkości lub podglądania, kto nosi dziurawe skarpetki, bo jeszcze są całkiem dobre do noszenia, skoro nikt nie widzi. Ja noszę takie skarpetki, więc nie będę donosić sama na siebie. Słuchajcie, skoro nikt nie widzi skarpetek, to one mogą mieć małe przetarcie na pięcie. To nie jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Ale okej, rentgena nie mam, paczkę otworzyłam, idziemy dalej. Oto twoja misja. Będziesz miała bardzo ważne 4 zadania. Musisz się uśmiechnąć, przybić piątkę i pogratulować sobie kanału. Jesteśmy dumni, że jesteś częścią książkowej społeczności. Nie wyobrażamy sobie naszej akcji bez twojego udziału. Jeszcze raz brawo ty. Brawo ja, więc przybijam sobie piątkę, gratuluję sobie kanału. Punkt drugi. Musisz powiadomić cały świat o naszej imprezie. Polecamy wykorzystać do tego internet, ale możesz też próbować z gołębiami pocztowymi. Chociaż ostrzegamy, że ciężko się na nich przykleja znaczki. W związku z czym nie będę przyklejać żadnych znaczków. Wszystkie informacje dotyczące urodzin taniej książki znajdziecie w opisie na dole. Zostawię wam wszystkie linki, zwłaszcza, że nie wiem, czy to gdzieś tutaj dalej będzie się pojawiało, ale w każdym razie księgarnia przygotowała specjalne promocje w związku z tymi urodzinami, książki za 13 zł, specjalne konkursy, jakieś paczki 13 paczek po 13 książek, generalnie bardzo fajne rzeczy, więc linki do wszystkiego będą w opisie. Co to za impreza? Świętujemy 13 urodziny, bo się PH nie boimy. Nasza księgarnia taniaksiążka.pl jest już nastolatką, więc wyprawia huczną imprezę na swoją cześć. Zapraszamy na nią wszystkie czarne koty, z którymi nam po drodze, pod draminami przechodzimy jak przy tańcu limbo, a lustra niczym wysoka gorączka same nas proszą o zbicie. Na 13 urodzinach pech się nas nie ima, nasza 13 jest szczęśliwa. Ja muszę wam powiedzieć, że, bo w ogóle mówi się, że 13 jest pechowa i jednocześnie mówi się też, że jak ktoś się urodził parzystego dnia, parzystego miesiąca, to 13 jest dla niego szczęśliwa, więc ja jestem absolutnie z tych, dla których 13 jest szczęśliwa. Kolejną ważną informacją, którą musisz przekazać, jest nasz urodzinowy konkurs. Do wygrania jest 1000 zł do wydania w naszej księgarni. Nie przecieraj oczu ze zdziwienia, zapewniamy, że zera nam się nie pomyliły. Dodaj do tego jeszcze 13 pakietów po 13 książek i wychodzi prosty wynik, istne książkowe szaleństwo. Słuchajcie, 1000 zł na książki to jest coś, co chyba każdy książkoholik chciałby dostać. Więc, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? To bardzo proste. Wystarczy wykazać się kreatywnością i pokazać nam swoją 13. Wszystkie techniki artystyczne i ciosy poniżej pasa dozwolone. Więcej szczegółów tutaj jest podany link, więc ja również linki wam podrzucę w opisie. I ostatnia strona, ostatnie najważniejsze zadanie. Musisz otworzyć pomarańczową kopertę i rozwiązać zagadkę. Jak dobrze ci pójdzie, to otrzymasz kod rabatowy do naszej księgarni. Tylko podziel się nim ze swoimi widzami, potem zadzwonimy do każdego z nich i spytamy, czy nie oszukujesz. Życzymy powodzenia z zadaniem. Ta wiadomość ulegnie autodestrukcji. Jeżeli ją podpalisz, zgnieciesz lub zjesz. Można wybrać wszystkie opcje, ale lepiej wtedy nie pomylić kolejności. Tania książkowa ekipa. Więc to jest cała przesyłka. I słuchajcie, ja zabieram się do otwierania paczki, no i szukam tego tajemniczego zadania. Jeśli uda mi się je rozwiązać, to
oczywiście zostawię Wam kod rabatowy do księgarni w opisie. Pierwsza rzecz, która jest w paczce, to urodzinowa czapeczka, więc domyślam się, że moim tutaj uzupełnieniem outfitu będzie. Więc jak się ośmieszamy, to po całości, proszę bardzo, jest. Swoją drogą nigdy nie wiedziałam, czy takie czapeczki nosi się za uszami, czy przed uszami. Niech będzie tak, będę koto jednorożcem. Kolejna rzecz, która jest w paczce, to książka. Tajemniczy czarny kot, legendy i przesądy. Przez stulecia czarny kot przeżywał najróżniejsze przygody. Dla jednych symbol nieszczęścia, dla innych talizman szczęścia. Raz poddawany torturom, innym razem czczony, zawsze jednak fascynował. Zatem poznajcie jego dzieje oraz legendy, spowijające czarnego kota tajemnicą i otaczające przesądami. No, generalnie, po pierwsze, czarny kot jako ten patron trochę taniej książki, ten urodzinowy patron, no i ja jako kot jak najbardziej mi to pasuje. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy wcześniej tej książki nie widziałam na półkach, w księgarniach czy gdziekolwiek, ale z przyjemnością się z nią zapoznam. Trzeba wiedzieć generalnie, co w tej kociej trawie piszczy. Odkładam książkę i tu widzę pomarańczową kopertę z zagadką, ale to sobie zostawimy na koniec. Kolejna rzecz to... To powinno wydawać dźwięk chyba. Może ja nie potrafię. W każdym razie, w zasadzie nigdy nie miałam czegoś takiego w rękach. Także nadrabiam te swoje urodzinowe zaległości z historii, że tak powiem, swojej. Kolejna rzecz to taki cały plik tanioksiążkowych zakładek. Widzę, że z różnymi wzorami i urodzinowymi, i książkowymi. Także jak będę Wam jakieś paczki wysyłać czy cokolwiek, to na pewno te zakładki się w paczce znajdą. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to zapakowana w kokardę chyba torba. Pech to mój psychofan, ciągle mnie prześladuje. Słuchajcie, te tanie książkowe torby to jest naprawdę świetna rzecz. Fun story, słuchajcie, parę lat temu, chyba 2 czy 3 lata temu, jak były pierwszy albo drugi festiwal książki w Opolu, bo ja mam generalnie parę toreb od taniej książki, miałam taką torbę z dinozaurem. Dinozaury nie czytały i wyginęły, coś takiego. Śpieszyłam się bardzo na targi, znaczy na ten festiwal książki w Opolu, na spotkanie z Anetą Jadowską. Okazało się, jak przyszłam na miejsce, okazało się, że nie zdążyłam, że pominęłam całe to spotkanie, pomyliłam godziny. I w którymś momencie tam przechadzałam się po tym festiwalu, w którymś momencie zaczepiła mnie jakaś kobieta i skomplementowała tą właśnie moją torbę z dinozaurem. Potem się dopiero okazało, że była to Aneta Jadowska we własnej osobie. Ja jeszcze wtedy w ogóle nie miałam pojęcia, jak ona wygląda. To miało być moje pierwsze z nią spotkanie i wiecie, zaczepiła mnie, dopiero potem się w internecie gdzieś tam wybadałam i zorientowałam, kto to był. Także fun story. Ich torby są naprawdę bardzo fajne i teraz będę mogła tak brandingowo z czarnym kotem. Z tym pechem może nie mam aż tak ciężko, ale absolutnie czarny kot będzie mi bardzo pasował. I ostatnia rzecz, która jest w paczce, to jak podejrzewam tanioksiążkowy kubek. Kubek jest cały czarny, więc jak się domyślam, to jest kubek magiczny. Więc co? Więc zaraz wstawię chyba gorącą wodę i spróbujemy. Zalejemy sobie ten kubek i zobaczymy, jaka grafika się na nim pojawi. A zanim to zrobimy, rozwiążę oczywiście tą tanioksiążkową zagadkę. Zgodnie z obietnicą, zagadka jest w pomarańczowej kopercie. Także otwieramy. I cóż my tu mamy w środku? To będzie miłość od pierwszego zalania. Szczęście potrzebuje ciepłego przywitania. Rozwiąż zagadkę i odkryj kod rabatowy dla swoich widzów. Więc skoro kod jest dla nas, to znaczy dla mnie i dla Was, to rozwiążemy sobie tą zagadkę razem. To znaczy tak, miłość od pierwszego zalania. Co się zalewa? Zalewa się zazwyczaj kawę, herbatę, ewentualnie jakąś gorącą czekoladę. Zalewa się w kubku. Kubek jest w zestawie, więc to może być pewnego rodzaju podpowiedź. Szczęście potrzebuje ciepłego przywitania. Więc... albo chodzi o to, że na kubku jest jakaś grafika, która ma nas naprowadzić na rozwiązanie zagadki, albo chodzi o to, że sama ta grafika jest odpowiedzią na tą zagadkę, no bo potrzebuje ciepłego przywitania, czyli potrzebuje gorącej wody, żeby się pojawić. Ale z drugiej strony, szczęście to może być też coś, co daje szczęście. W sensie na przykład zawartość tego kubka może dawać szczęście, więc na przykład może to być gorąca czekolada. No bo wiecie, czekolada wyzwala endorfiny. Jak jemy czekoladę, jesteśmy zazwyczaj bardziej szczęśliwi, przynajmniej ja jestem. Potem jak wchodzę na wagę, może niekoniecznie aż tak bardzo szczęśliwa jestem, jak tej czekolady jest trochę za dużo w życiu. Niemniej jednak czekolada powoduje szczęście. Więc miłość od pierwszego zalania to może być ten kubek z grafiką, natomiast szczęście to będzie ta czekolada. Więc co, kubek z gorącą czekoladą to jest rozwiązanie? Jeśli macie jakiś pomysł na to, jakie może być rozwiązanie zagadki, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu, dajcie znać. Ja się oczywiście skontaktuję z tanią książką, sprawdzimy, czy mam dobrą hipotezę a propos tej gorącej czekolady w kubku, tudzież magiczny kubek to może być też rozwiązanie tej zagadki. I oczywiście kod rabatowy i wszystkie linki zostawię Wam w opisie. Podpowiedzią w tej zagadce może być ten kubek, może być to, co się pojawi na tym kubku, więc ja idę wstawić wodę i zobaczymy, co się stanie, jak wleję do kubka wrzątek. 5 minutes later. Mam kubek, mam czajnik z gorącą wodą, mam nadzieję, że uda mi się nie poparzyć, więc wlewamy i zobaczymy razem, co się tutaj pojawi. O ile coś się w ogóle pojawi, jeśli nie wydaje mi się tylko, że to magiczny kubek. Dobra.
Coś się pojawia, słuchajcie. Słuchajcie, z tyłu jest słoń, nie wiem czy z przodu też. Z przodu jest ten sam wzór. Kubek jest w koniczynki i jest słoń z napisem zasłoń mnie. Rewelacja. W ogóle uwielbiam wszelkie takie pun intended w wykonaniu taniej książki. Zawsze wymyślą coś fajnego. No i słuchajcie, na koniec tego filmu, skoro dostałam taką ładną paczkę, skoro tania książka obchodzi urodziny, no to wypadałoby chyba złożyć im życzenia. Więc ja sobie pomyślałam, że zrobimy to troszeczkę inaczej i niech te moje życzenia będą jednocześnie moim udziałem w konkursie. No bo w kreatywny sposób trzeba przedstawić trzynastkę, więc ja w oczekiwaniu na gotującą się wodę pomyślałam, że ułożę krótki wierszyk i niech to będzie 13-zgłoskowiec ułożony w 13 minut. No, te 13 minut trochę naciągane, 13-zgłoskowiec też, bo trzymam się tego, że ma mieć 13 sylab na wers, natomiast nie trzymam się średniówki, więc niech żaden tutaj poeta, literat, tudzież znawca języka polskiego mnie nie atakuje. Wiem o tym, że powinno być 7+8, ale przymknijmy na to oko w kontekście tych życzeń. Życzenia brzmią, uwaga. Tania książka obchodzi urodziny swoje i otwiera przed nami promocji podwoje. Książki ze złotych 13 z VAT już czekają, tanio książkowe gadżety też dla nas mają. Bluzy z napisami, ceramiczne kubki też, torby i zakładki, nie wiem czy już o tym wiesz. Każdy czytelnik, mały, duży albo średni, może do nich zajrzeć w święto i dzień powszedni. I tak to właśnie jest od 13 długich lat, że tania książka podbija czytelniczy świat. Ode mnie do was płyną najlepsze życzenia, żeby nigdy nie skończyły się zamówienia. Żeby szczęśliwi klienci do was wracali i o waszej fajności wszem opowiadali. Do pracy calutkiej ekipie sił dużo, mam nadzieję, że książki jeszcze was nie nużą. Kolejnych co najmniej 13 lat wam życzę, a jak nie wygram konkursu, to się nabzdyczę. Oczywiście z tym nabzdyczaniem się i obrażaniem to żart, ale życzę jasno jak najbardziej poważnie. Całej tanio książkowej ekipie najlepsze życzenia, żeby wam się jak najdłużej chciały robić fajne rzeczy, nie tylko prowadzić księgarnię internetową, ale też robić pun intended kubki ze słoniem, z napisem zasłoń mnie. Polecam też hasło nie zalewaj na kubek, jak znalazł idealnie. Że chce wam się robić fajne rzeczy, chce wam się włączać blogerów i naszych widzów, naszych czytelników w wasz książkowy świat i że razem gdzieś tworzymy tą fajną społeczność. Także mam nadzieję, że jak najdłużej będzie wam się chciało i że za 13 lat znowu się tutaj spotkamy i będziemy odpakowywać paczkę na 26 urodziny. Jeśli chodzi o dzisiejszy unboxing, to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tak jak mówiłam, wszystkie szczegóły dotyczące konkursów, promocji, rabatów i tak dalej znajdziecie w opisie na dole. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, znajdziecie go tutaj. Poniżej opcja subskrypcji kanału, a ja widzę się z wami w kolejnym filmie. Cześć!